Drodzy seminarzyści naszej Akademii, wznawiamy działalność po dłuższej przerwie i zapraszamy na rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2021-2022. Zaczynamy już w sobotę, 16 października o godzinie 15. Tego dnia nadamy dwa wykłady, które zainaugurują także dwa zupełnie nowe kursy. CKM – Cywilizacje, Kultury, Motywacje. To mój autorski kurs, w którym chcę zachęcić Państwa do lepszego poznania tytułowych zagadnień. Dokonam w nim przeglądu odkryć profesora Feliksa Konecznego, twórcy nauki o cywilizacjach, i docenta Józefa Koseckiego, twórcy cybernetycznej teorii norm i motywacji. Najważniejsze przesłanie kursu jest takie, że motywacje, cywilizacje i kultury to są różne przejawy tego samego zjawiska. Zjawiska, które, gdy dotyczy pojedynczej osoby, nazywamy motywacją. Gdy mówimy o grupie osób, zespole, nazywamy to kulturą. Tak choćby jest w biznesie, gdzie ciągle słyszymy o tym, że ktoś jest mniej lub bardziej dopasowany do tej czy innej kultury organizacyjnej. Gdy mówimy zaś o charakterystyce danej cywilizacji, to także mówimy przecież o tym, co ją, mówiąc kolokwialnie, napędza. Co sprawia, że ludzie efektywnie współdziałają. Od lat zajmuję się doradzaniem przedsiębiorstwom i od lat widzę, że dopasowanie człowieka do kultury organizacyjnej bądź jego brak jest częstą podstawą do ważnych decyzji, na przykład czy kogoś zatrudnić, awansować albo czy kogoś zwolnić. Jednak próżno szukać narzędzi, które mogłyby owo dopasowanie w miarę obiektywnie stwierdzić, poza tak zwanym nosem. No ale jak zawsze z tak zwanym nosem bywa, może być to pole do nadużyć oraz do bezwiednego wylewania przysłowiowego dziecka z kąpielą. Na tym polu ewidentnie tradycyjna nauka nie dogoniła naturalnych potrzeb menedżerów. W swoim kursie CKM, Cywilizacje, Kultury, Motywacje, przybliżę też praktyczne zagadnienia, z którymi spotykam się w swojej pracy konsultanta i metody, którymi próbuję sobie z nimi poradzić. Serdecznie zapraszam. RCK. Relacyjny charakter komunikacji. To z kolei nowy kurs Dominika Dudka. O zajawkę poprosimy samego autora. Halo, Dominiku. Relacyjny charakter komunikacji. Trzy słowa, które określają kurs, który dla Państwa przygotowuję. Pierwsze słowo, relacyjny, określa, że aby komunikacja w ogóle zaistniała, potrzebna jest jakaś relacja pomiędzy dwoma bytami. Drugie słowo, charakter, określa to, że każdy człowiek jest inny, czy każdy byt jest nawet inny, bo o charakterze bytów również możemy mówić. Systemy i procesy, które będą się składać z relacji wielu ludzi o różnych parametrach charakteru, będą zależały od tego, w jaki sposób będziemy się komunikować. Czyli trzecie słowo, które zaproponowałem w tytule wykładu. I właśnie o tym będzie cały kurs. Podczas kursu będę się starał zapoznać Państwa z tym, czym jest komunikat, tym, w jaki sposób komunikaty tworzą informacje bądź kody oraz jak relacja ma się na związek, jaki sterowniczo występuje pomiędzy ludźmi. W jaki sposób problem skutecznej komunikacji można umować zarówno w sposób jakościowy, jak i ilościowy. Dzięki Marianowi Mazurowi rozumiemy, że proces sterowniczy może odbywać się tylko dzięki komunikatom czynnym, to jest związanym z przepływem energii. Taka wędrówka transformacji jest swoistego rodzaju programem dla otoczenia, w jaki sposób będzie się ono zmieniać zgodnie z celem, który sobie stawiamy. I tu właśnie pojawia się człowiek jako nośnik potencjału, dzięki któremu może zmieniać swoje otoczenie. Może zmieniać swoje otoczenie, stawiając sobie cele, szukając metod wykonania tych celów oraz zasobów, które pozwalają osiągać mu stawiane sobie zadania. Zapraszam Państwa na kurs, w którym właśnie zajmiemy się stroną sterowniczą komunikacji. Sobota, 16 października. CKM. Cywilizacje, kultury, motywacje i
RCK. Relacyjny charakter komunikacji. Do zobaczenia o 15.00.